Sponsorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju. Państwu Łukasz Jankowski, zapraszam na Ekonomię Raport. Dzisiaj przyjrzymy się w szczególe, jak działa tarcza antykryzysowa, jakie przyniosła efekty, ale przede wszystkim, co powinno się stać po tarczy finansowej, po tarczy antykryzysowej, po tarczy funduszowej, po tym całym szeregu mechanizmów, instrumentów, które oferuje polski rząd dla przedsiębiorców i dla pracowników. Te pieniądze powoli będą się kończyć. Dane z dzisiaj mówią, że prawie 90 miliardów złotych trafiło do polskich przedsiębiorców. I pytanie, jaki będzie następny krok, jakie jest pole wychodzenia z kryzysu, kiedy już te fundusze, ta kroplówka przestanie do polskich przedsiębiorców, do polskich firm dopływać. Jak ułożyć całą politykę ekonomiczną, także politykę finansową, podatkową na czasy, kiedy już nie będzie lockdownu, nie będzie pandemii, że będzie bardzo mała w tym wymiarze medycznym, no by tak było, ale będzie ciężki kryzys gospodarczy, korona, kryzys o skali globalnej, kiedy będziemy poznawać kolejne dane z kolejnych krajów i Unii Europejskiej i poza europejskich krajów, kiedy się będzie pokazywało, że jeden kraj stracił 8, a drugi 10% PKB tylko w jednym roku, no i trzeba będzie jakoś naszą gospodarkę na nowo stawiać, szukać nowych rynków zbytu, budować nowe łańcuchy wartości. O tym dzisiaj porozmawiamy w Ekonomii Raport. Spróbujemy podpowiedzieć rządowi, w którym kierunku iść w polityce gospodarczej, aby Polska wyszła z tego całego zamieszania silniejsza i lepiej usytuowana na globalnej mapie gospodarczej. Dzisiaj naszym gościem Kamil Goral, ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa i redaktor portalu fpg24.pl. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. No dobrze, to zacznijmy od tego, od podsumowania, bo tego trzeba by wyjść powoli. Te główne strumienie finansowe płynące z tarczy kryzysowej się kończą. Jak przedsiębiorcy, jak pan to ocenia, na ile ta tarcza spełniła swoje zadanie? No, to jest kwestia mimo wszystko wciąż sporna, natomiast no, patrząc na to tak już z górnego obrazka, bo możemy się rzeczywiście pokusić o pewne podsumowania, to trzeba powiedzieć, że wyszło naprawdę nie najgorzej. Szczególnie chwalona jest ta tarcza finansowa, za organizację której odpowiadał Polski Fundusz Rozwoju, no i w realizacji której miał bardzo dużą rolę Narodowy Bank Polski. Te wszystkie działania, które były podejmowane w ostatnich miesiącach, no, były działaniami, no nie oszukujmy się, w pewnym sensie ad hoc. Nikt do końca tego nie przewidział, nikt nie wiedział, jaka będzie skala, jaki wydarzenia poszczególne związane z kwestią medyczną będą miały przebieg. Stąd mieliśmy różne odsłony. Mieliśmy tarczę 1, tarczę 2, tarczę 3 i tak dalej. Tarcza 4 właśnie utknęła w Senacie. Senatorowie nad nią debatują i pewnie ją przyjmą w najbliższych dniach. Tak, no tutaj co do zasady panował polityczny konsensus. Nie było jakiegoś wielkiego przeciągania liny między poszczególnymi ośrodkami politycznymi. Mówię o tym dosyć naturalnym w każdej demokracji sporze na linii rząd-opozycja. Tutaj raczej postawiono z pewnymi wyjątkami na współpracę. Bardzo dobrze zagrała ta współpraca w tych centralnych ośrodkach decyzyjnych. Mówię tutaj o ośrodku prezydenckim, ośrodku rządowym. Mówię tutaj o Narodowym Banku Polskim, mówię tutaj o agencjach rządowych. To wszystko, te wszystkie instytucje współpracowały ze sobą bardzo dobrze i to pokazuje, że taka kooperatywa, współpraca, pewna jednomyślność w sytuacji naprawdę trudnej dla państwa, no to jest warunek sine qua non, żeby pewne projekty udało się szybko przeprowadzić, bo
tak naprawdę to cały czas tutaj był wyścig z czasem właśnie z tym koronakryzysem, który miał no, pewną swoją dynamikę, też pewną swoją dynamikę gospodarczą, ale wychodzi na to, że przynajmniej patrząc na predykcje dotyczące dynamiki PKB w 2020 roku, to w Polsce ten spadek PKB będzie relatywnie najmniejszy w Unii Europejskiej. Z drugiej strony pojawiają się argumenty czy sygnały, że niektóre działy polskiej gospodarki trzeba traktować odrębnie, że trzeba tam kierować celowaną pomoc. Mówi się oczywiście o turystyce, to jest kwestia bonu turystycznego czy bonu na wakacje, który właśnie przybiera swój kształt. Za chwilę będzie w polskim Sejmie ta ustawa procedowana. A z drugiej strony mówi się o restauratorach, że ta branża bardzo mocno ucierpiała, jeżeli tutaj nie będzie skierowanej jakiejś konkretnej pomocy, także celowanej dla tej jednej branży, to ona może po kryzysie być znacznie, znacznie szczuplejsza. No to jest efekt tej dynamiki, o której mówiłem. Na początku rząd nie miał za bardzo wyjścia i musiał ratować en bloc, całą gospodarkę. Tutaj nie było tak do końca czasu na takie wybieranie sobie poszczególnych sektorów i zastanawianie się, komu pomóc w pierwszej kolejności, a komu może w drugiej, trzeciej i tak dalej. Trzeba było reagować natychmiast i trzeba było reagować, no, tak jak powiedziałem, szeroko, ratując całą gospodarkę, traktując gospodarkę jako całość. Teraz przechodzimy na podejście sektorowe, bo rzeczywiście widzimy, że są sektory, które ucierpiały mniej, są sektory, które nawet można powiedzieć wyjdą na tym całkiem nieźle, no ale są też takie, o których pan redaktor wspomniał, dla których to była istna katastrofa, ten kryzys. No i tutaj potrzebne jest już konkretne, celowane, przemyślane wsparcie, stąd też między innymi pomysł bonu turystycznego. Myślę, że takie adresowane do konkretnych sektorów czy konkretnych branż propozycje będą się również później pojawiać, no bo wiadomo, że to wychodzenie z kryzysu, to opracowywanie jakichś rozwiązań musi uwzględniać rzeczywistość, musi uwzględniać wskaźniki, musi uwzględniać sytuację. My teraz wiemy, czy rząd wie na temat tego, co się dzieje, coraz więcej. No i jest w stanie też w związku z tym, że ta wiedza się poszerza, lepiej reagować. No dobrze, to teraz jak powinien reagować na przyszłość? Tarcze już się wyczerpią i powoli rząd powinien pozwalać gospodarce tak się regulować, jak to byłoby naturalnie. Silniejsi sobie poradzą, słabsi odpadną, rynek się oczyści, Schumpeter byłby zadowolony. Czy to jednak powinna być cały czas pewna ingerencja? Komunikat ze strony rządu jest taki, że nawet jeżeli doszłoby do drugiej fali pandemii, nie należy się spodziewać lockdownu gospodarki. Czyli możemy już przewidywać, że w kontekście takiego funkcjonowania mechanizmu gospodarczego będziemy wracać w takim horyzoncie bardziej miesięcy niż lat do takiej normalności. No i rzeczywiście tutaj trzeba mieć jakiś plan, dlatego że spadła konsumpcja, ucierpią też inwestycje, no i trzeba się zastanowić, jak to wszystko sensownie odbudować, jak tą gospodarkę jako całość restrukturyzować. Pojawiają się już pewne pomysły, też te, które były proponowane przed pandemią. Ja przypomnę, że przed kilkoma dniami została ogłoszona taka deklaracja, że pojawi się estoński CIT, że te prace już są na zaawansowanym etapie. Inne też propozycje związane z zaangażowaniem spółek Skarbu Państwa, które mają właśnie wspierać, mają mieć taką wiodącą rolę w rozwoju, wspieraniu rozwoju polskiej gospodarki, mają też stymulować pewien popyt na produkty charakteryzujące się wysoką wartością dodaną, co też powinno generować pewien ruch w gospodarce. Oczywiście trzeba patrzeć też na sytuację fiskalną. Według prognoz Komisji Europejskiej w 2020 roku, według tej metodologii unijnej, polski dług publiczny zbliży się do 60%, to będzie, o ile dobrze pamiętam, zgodnie z prognozą komisji 58%, według naszej krajowej metodologii trochę mniej, no ale to ograniczenie budżetowe oczywiście się tutaj też pojawi. To należy mieć na uwadze, dlatego że
no pojawiają się też takie pomysły dotyczące stymulowania popytu. Na wzór niemiecki obniżka VAT-u i dzięki temu, że będziemy mieli mniejszy VAT, to ten popyt w Polsce będzie mógł się odbudować. No przypomnę tylko, że popyt miał bardzo dużą kontrybucję do dynamiki polskiego PKB. Była to silna dodatnia kontrybucja. No i można powiedzieć, że to było takie koło zamachowe w ostatnich latach polskiej gospodarki. Myślę, że rząd ma na uwadze, żeby jakoś ten popyt wspierać. Powinna temu sprzyjać, co prawda nieznacznie, ale jednak malejąca inflacja, chociaż rzeczywiście z drugiej strony mamy do czynienia ze spadkiem dynamiki tempa płacy realnej. Będziemy mieli wyższe bezrobocie. Więc no, z tym popytem z drugiej strony może być ciężko. Ja myślę, że tutaj konieczna jest taka, bym powiedział, postpandemiczna strategia gospodarcza. Mieliśmy do tej pory, na tym się opieraliśmy, znaczy rząd na tym się opierał, na strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pewne założenia tego dokumentu pozostają w mocy, natomiast ta rzeczywistość gospodarcza, rzeczywistość społeczna, makroekonomiczna, też geopolityczna się zmieniła i do tych nowych realiów trzeba się będzie umieć dostosować, przyjmując być może jakąś inną strategię, inne założenia makroekonomiczne, inne założenia strukturalne, inne założenia fiskalne. To dobrze, to w takim wypadku inne założenia, jakie miały być, jak na razie jedną osią jednego ze sporów jest kwestia relacji pracodawca-przedsiębiorca. Widzimy w czwartej tarczy antykryzysowej taki element przechylania się szali na stronę przedsiębiorców, pójścia w kierunku większej elastyczności. To jest naprawdę taki warunek, który musi być wprowadzony, aby polska gospodarka wyszła na prostą. Musimy się zgodzić jako społeczeństwo, w większości składające się jednak z pracowników, na to, żeby żyć w trochę mniej pewnym środowisku. No to są zawsze zabiegi obarczone ryzykiem wybuchu pewnego buntu społecznego, takiego napięcia wynikającego z tego, że ludzie stracą to poczucie pewności. Ono i tak jest bardzo mocno zachwiane w związku z tym, że wiele osób zastanawia się, czy lada dzień, lada chwila nie stracą pracy. Ja myślę, że od tego jest Rada Dialogu Społecznego, inne gremia, aby wypracowywać takie rozwiązania, które nie będą tworzyły takiego wrażenia, o którym pan redaktor powiedział, to znaczy, że to będzie taki przechył tylko w jedną stronę, bo no ten, jeżeli chcemy odbudować, tak jak o tym mówiłem, popyt, jeżeli chcemy odbudować właśnie ten optymizm w gospodarce, optymizm polskiego społeczeństwa, a pamiętajmy, że jak mówimy o gospodarce, mówimy o dużych agregatach makroekonomicznych, to zawsze z tyłu głowy powinniśmy mieć taką świadomość, że mówimy o ludziach, o tym, jak oni percepują rzeczywistość, jak oni prognozują swoją sytuację finansową na stan obecny oraz na przyszłość. Jeżeli stworzy się takie wrażenie, że miejsca pracy, ochrona tych miejsc pracy to jest sprawa drugorzędna, to te nastroje może być ciężko odbudować i trudno będzie liczyć na odbudowanie na przykład popytu konsumpcyjnego, no bo ludzie będą drżeć o swoją przyszłość, a wiadomo, że ten impuls popytowy, tak jak już mówiłem, był bardzo istotny. Szkoda byłoby tutaj popełnić jakiś błąd. Dlatego sądzę, że też ważna jest kwestia komunikacji i takiego budowania rozwiązań legislacyjnych, które będą no, w zgodzie, na tyle na ile oczywiście to możliwe, w zgodzie z postulatami również pracobiorców. Co do kwestii fiskalnej, to już o tym powiedzieliśmy, też jest oś sporu, jak kształtować politykę gospodarczą. Mówiliśmy o estońskim CIT-cie. Niektórzy mówią, czas na poważne cięcie stawek VAT-u, tak jak zrobili to Niemcy, że ten główny, najważniejszy dla polskiego budżetu podatek także powinien zostać co nieco obniżony, tak aby ułatwić konsumpcję. No to rzeczywiście taki postulat jest. Oglądamy się tutaj na Niemcy. Tylko pamiętajmy o jednej zasadniczej rzeczy. Oczywiście można zmniejszać podatki i pewnie to jest postulat, pod którym tak impulsywnie każdy z nas by się podpisał. Im niższe podatki, tym lepiej. Ale pamiętajmy też o tym, że budżet nie jest z gumy i pamiętajmy też o tym, że mamy wbudowane też w polską konstytucję, pewien bezpiecznik fiskalny, który mówi o tym, że no, dług publiczny nie powinien przekroczyć 60% w relacji do PKB. Jeżeli zaczniemy obniżać podatki, to przynajmniej przez jakiś czas
efekt będzie taki, że zmniejszą się wpływy budżetowe. Zmniejszenie się wpływów budżetowych będzie się wiązało z koniecznością zwiększania potrzeb pożyczkowych państwa i ze zwiększaniem długu publicznego. I to jest to ryzyko, to jest to niebezpieczeństwo, które no, może spowodować bardzo poważne konsekwencje, dlatego że w sytuacji, w której doszłoby do naruszenia tego progu 60%, budżet w następnym roku powinien być już zrównoważony, a zrównoważony budżet w obecnej sytuacji fiskalnej, w obecnej sytuacji gospodarczej i też społecznej, no jest po prostu niemożliwy. Jest to jakaś abstrakcja. Wiadomo, że będziemy funkcjonować w najbliższych latach ze znacznym deficytem, oscylującym w przedziale pewnie 5-8% w relacji do PKB, a nie ma co mówić o deficycie zerowym, czyli takim, który by się wynikał z przekroczenia tych reguł. Tutaj trzeba się wykazać bardzo dużą ostrożnością. Oczywiście można manipulować mianownikiem, to znaczy przyspieszać tempo wzrostu, bo wiadomo, że wskaźnik długu publicznego do PKB jest wskaźnikiem relatywnym. Im większy mamy mianownik, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Ale tutaj też odbudowa gospodarki, wejście na dodatnią dynamikę PKB, no to jest bardziej perspektywa przyszłego roku. W tym roku będziemy mieli dynamikę PKB wyraźnie ujemną. Będzie to przy dobrych układach około 4% na minusie, więc rząd, ja tutaj nie zazdroszczę Ministerstwu Finansów, stanie na pewno przed niełatwym zadaniem. Jak z jednej strony nie zdusić zarówno popytu inwestycyjnego, jak i popytu konsumpcyjnego, na przykład jakąś śrubą fiskalną, a z drugiej strony jak zapewnić względnie bezpieczne funkcjonowanie finansów publicznych. Powiedział Kamil Goral, ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również uprzejmie dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju.